Siemaneczko, ziomeczki. Z tej strony Koksiarek 123. A dzisiaj ze mną jest? Koszki, siemanko, witajcie. I dzisiaj zagramy w LS-a 15 na mapie. I dzisiaj co będzie? Kiszonka. Tego pola. Fajne takie. No, jaguarki. No i przyczep. Przyczepa sama zbierająca patinker i przyczepa kawko. My zawieźliśmy. No, zawieźliśmy traktory tam przed tym. Ej, nie zmieści się. Przyczepa ci wolnie. A. Jo, jakoś jada. Wieź tam dalej, bo może zrobi się przecinaka i tak ci powiem, bo te traktory są po to, że jak będziemy mieć pełne te przyczepy, to żeby już nie chować jaguara, to żeby, no jak to się nazywa, mieć. Podjedziemy tym i no i będzie. Co, ja jadę tu. Bez netu pojadę. Ej, rurę wyciągnij. Już się robi. Trochę gramy nierealnie, te przyczepy są, ale co tam. Ile masz w ten? Widzowie, żyłko ksiarka ładnie. Pod łapki. No. I nawet u Koszkiego to samo. Ale ci powiem, że dość dużo tej kiszonki leci. Już mam 6,5 tony. Ci powiem, że nawet te pole było pryskane. Nawet ci. Nawet ten obornik i gnojowica pomogła. Nie powiem. Coś w drzewo zarąbałeś, czy co? Panie Laki. No nie poradzę, no. Nie wiem, czy wczoraj dobrze było, bo może, że ten LS nie był tak, my od razu z początku włączyliśmy LS-a, no to może przez to. To może przez, dlatego tak. I widzowie, powiem wam tak, że się doczekacie bardzo dużo odcinków. I koszki z czego? Będzie. Będzie kampania buraczana, już mamy dwa pola przygotowane, no to będzie dużo odcinków. No. I powiemy ino wam tak, że tam jak był rzepak. I jak. I przed. I nie wiem kiedy to było. Były buraki nam i mi uschły. No to chyba z Koszkiem i z Krystianem to było. Oraliśmy, no i tak było, no i my wczoraj my sieliśmy te buraki jeszcze raz i mamy dwa potężne pola. Chyba tak powiem, że
będzie tyle odcinków, bo będzie ileś tam części podzielone na te odcinki. Rzeszok. Trzeba będzie z 5 części, to już jest 5 odcinków, albo więcej będzie. Trochę tej roboty powiem wam, ludzie, będzie. O Boże, Boże, Bożenko, jak mogłaś to robić z cyganem? Z takiej jednej piosenki. Ja już mam 90%. Ja mam 50 zaraz. Kiedy jestem tutaj, kończę pasak. O, 96% mam już. Będzie do wysypywania. Coś. Dobra, ja już mam 100%. Czyli tak, biegnę po Jonasa. I lecę po tą szczepę. Tylko ty masz się fajnie, bo ty masz 45 ton. No to trochę więcej. 32 tony. Czepione. A ja mam takie fajne bajer, bo mam klatkę. Patrz. Ja mogę klatkę zakładać. Ale fajne. To jest niby jakbyś dzisiaj ci się kiszonka wysypywała, to... No taki... O kurde. Rąbany silos. Dobra, już wysypałem. Przyczepałem. Jadę tam pod Jaguara. Powiem ci, że te lagi są zabijające. No ale to się ustopuje, ci opowiem. No nie wiem, może chcesz jeszcze raz nagrywać. Jakoś daje radę. To zależy, bo się jak lesa włączą już od razu, to się nie chce cały za... ten... Jak to się nazywa? Się nie umie i komci się coś nie ogarnia wtedy.
zaraz będę miał 80%. Ale ci pomogę zrobić ten pasek. Dodatkowa motywacja. Zaraz będziemy jechać sypać. Ja jadę za tobą. Pasek. I to jest, widzowie, 10. odcinek, chyba, no. Coś Koszkiego natknęło do nagrywania, no i a będzie ze mną nagrywać. Połowa serii będziesz. Też. No widzowie, napiszcie w końcu, ile ta seria ma, powinna mieć tych filmików. No jak mówiłem wczoraj, jak my gadaliśmy z Koszkiem wczoraj. Masz otwartą przyczepię i sypiesz na pole. Sobie zobaczysz. Ja tam. Napiszcie w końcu, ile ma być ta seria, bo mówiłem z Koszkiem, że tak z 20 odcinków, może więcej. Tylko... A nie ma czasem pewnej przyczepy? Właśnie mam już. Chyba nie straciłeś tyle kiszonki. Nie. 100% mi się naładowało. To bierz Jaguara i... się. Znaczy się, że ona sobiesz. Dobra, ja jadę tam. Tamten pasek. Ci powiem, że już... Ci powiem, że już jest 1/3 pola skoszone. Chyba, albo... O, teraz jest fajnie. Wydłużyłem rurę i teraz jest realnie. Widzisz, gdzie ja pojechałem, czy nie? Bo mnie zestopowało trochę. No, jesteś na drodze. Teraz dopiero ten... Z tymi lagami też trochę trzeba się uporać. No wiem, bo to czasami też są takie lagi, jak się grą kogoś, albo co. A rura mi walła w drzewo. What? Ale jaja. Ja przyczepy nie podczepię. Walnij ją motylca, bo ten... Już czekaj.
Czekaj. Ja idę. Muszę szybko do sklepu wbić. Tak. Tak. Będzie taki bardzo na... Taki, tak bardzo szybko. Weź podjedź pod tył. Ty... Kupiłem tak na szybko jedną rzecz. O kurde. Weź podjedź po tył, że poczepiasz. Ja już przyjechałem. Nie wiem, czy cię pod... czy ja tu podnie... O, dawaj! No, dawaj! Kurde. Cholera jedna. Czekaj, czekaj. Mały fail. Na odcinku. No. O, dawaj, ej, dawaj. O, jak mam dawać, jak mam lagi? No, no to góry. Nie, nie się ci coś lepszego traktora kup. Ten ci nie udźwignie. No ale się... Ma, zaraz skupia, no nie wiem co. Już wiem co kupię. Ale to będzie naprawdę kolos. I to udźwignie. Bez problemu. Ja nawet tą koparką dawałem auto na pick-upa na tym, na Western Bridge. Na tą. Na hale. O. I... Tak, to ja to lepiej tutaj zostawię. Żeby nie było. Ja już mam 88%. O kurde. No, ej no. Ja mam 88% już, no, prawie 90%. Dobra, jest to. Bum. Czekaj. Masz tu. Jonas. Bierzemy Jonasa i lecimy. Nikt nie widział. Ale bugi. Ja pierniczę. Chyba lagi, a nie bugi. No to lagi. Ja bez sopoty. Bo farby się co. Dobra, jakoś wytrzymiesz, bo do końca odcinka.
Już myślałem, że będzie w ziemi ta przyczepa. Gdzie ta przyczepa tu? To wiesz co, może zacząć tamten kawałek już. Ten duży kawałek. Kim, jak dzisiaj patrzyłem na telefonie mój kanał, to zgadnij co mi przyszło. Co ci przyszło? Jeden sub. Co? Jeden sub mi przyszedł. Aha. Jedna subskrypcja, znaczy się. Tu miały być buraki, tak jak mówiłem, ale jest kiszonka. Tylko buraki będą już w kolejnych odcinkach. Tylko nie wiem, Krystian, ile będziemy na pole, ile to będzie części. Bo nie wiem teraz dokładnie, ale... Z kilka części będzie chyba jedno pole. Zrobię tutaj przecinaka. No to rób. To jak chcesz, to możesz robić. Bo ja mogę jechać na tamten kawałek, no to.
Jakoś jak myślisz, ile wyjdzie z jednego pola części? Co wyjdzie? Ile będzie części, no, z tych buraków? Jedno pole. Nie. Ale tak plus minus? Mówię ci, że nie wiem. Ale tak około. No mi chodzi tak. Ale powiedz mi, bo ja cię trochę zagłuszę. No to przycisz LS-a. No teraz. Mi chodzi o to, że ile będzie tak około części z tego jednego, no z jednego pola. Z ale buraków. Na części będzie. No. Nie wiem. Może. Nie wiem. Pięć. No oko to. No, to coś koło tego. Dobra, ja już lecę po Jonasa. To myślę, że chyba zrobimy te pole na odcinku. No. Ale się nie chce tego, ale tu jest 109 tysięcy już pojemności. No. Będzie problem. Ale chyba mi się zdaje, że... Czekaj, ja nie wysypię tą przyczepę do końca. Jest tak, 141 tysięcy ton, 47%. A ten silos ma 300 ton. No to nie wiem. Trochę jeszcze z kilka przyczep nawet by się zmieściło, chyba. Nas odstawiamy tu. Podpinamy przyczepkę. B i jedziemy. Jak teraz widzicie, że są dłuższe odcinki, bo to przez to, że zmieniłem program. No i mogę nagrywać jeszcze dłuższe filmy. Tyle, ile mnie pamięć wytrzymie. No nie wiem, może to wyjdzie jakoś z godzinę ten film. Tak myślę. Ale około tak. Plus i minus, tyle widzę, co żyje.
to w kolejnym odcinku ruszy kampania. Jak skończymy kampanię z tych dwóch pól, to będziemy... Tam jest jęczmień, co chciałem z tym skillerem. Chyba to był trzeci odcinek. Nie trzeci, czwarty chyba. No to jak my wtedy chcieliśmy, no to po kampanii ruszy te żniwa ruszą. Ty masz fajnie, bo ty masz taki krótki ten pasek. No, a ja mam trochę dłuższy. No, ale ty nie masz lagów, a ja mam takie, że szkoda gadać. No, LS na razie nie wyrabia, no tak jak ci mówiłem. Musi trochę po włączeniu komputera capnąć. Czmie mi się tak 60 FPS-ów mi się czmie. Ło, wow, ale omiaki. Masz robotę, przyczepa siedzi w ziemi. O, ja nie mogę. To bierze masa. Ile masz pedów przyczepę? No to bierzemy Libnera, koparkę kołową. Dajemy tu. I podnosimy. Żebym kurde gniecenia nie zrobił. Okej, okej. O! Samo się stoi. No, ale to jest dziwne, ile wyjdzie nam ten odcinek. My nawet nie wiemy, o którym my zaczęliśmy. Ja też nie. Pierza leci z nieba.
Kurde. Ja zaraz urwę chyba dyszel, złamie. Chyba złamie dyszel. Dobra, ja już poczepię przyczepę. Krewko. Ciapa na kieszonki. Ile tego jest? 61%. Kurde. Ile za się złamałem. Ci powiem, że ta przyczepa daje 10%. To ci powiem, że jeszcze tak z 3 przyczepy około będzie pełny silos. No. I tam jest 72%. Jak patrzałem, to było 61%. Twojego wysypu. No i... Ale brudny ten jaguar. Ja nie mogę. Jadę tam. Kaszki, czemu nie jedziesz? Lagi. Kończymy odcinek, to lagi, to... Bo ci powiem, bo może twój procesor nie wyrabia. Wczoraj jakoś normalnie.
No długo my LS-a nie załączaliśmy. Długo LS nie chodził. To przez co? Ja już kończę. Ostatni pasek. Dobra, ja już skończyłam. Ja też, to już możemy powoli kończyć. No, to jeszcze może te długie omijaki po... Jeszcze takie omijaki zrobię może. Dobra, to ja się już składam. Tak, bum. Przyczepę odkładamy. Czyli powiem ci tak, że mam pół przyczepy. Pełna. To jest tak, że jeszcze mam 14 dodatkowego bagażu. No. 232 tony. To jeszcze twoja przyczepa. Powoli kończymy. To ta twoja przyczepa jeszcze może trzeba przywieźć. Przywieź, bo ja już zrobię tego, bo mam za dużo. No dobra, to skończymy tak. To zwozimy tę maszynę poza odcinkiem. No to czyli tak. Dzisiaj w odcinku była co? Kiszonka. I tam była rozwożona obor, był rozwożony obornik i gnojowica, no i tak, no to w kolejny odcinku, w tam, co będzie kolejny odcinek, to będzie bardzo tych dużo odcinków, bo będziemy robić jedną funkcję na dwóch polach, czyli jaką? Nie wiadomo ile nam zejdzie jedna część, no to przyjdzie chyba tak z 10 odcinków, myślę. Albo więcej. No to czyli tak, no to... Nasze maszyny to były tak, dwa Jaguary klasy, koparka kołowa, bo był mały problem. Dwa Jonasy, przyczepa samozbierająca Pottinger i przyczepa Kawko. No to wbijajcie wyświetlenia, suby, łapki. Jak wam się spodoba. Link do koszkiego będzie w opisie. I do tego odcinka. Chyba koszki też da. Do mojego kanału. No, dam. No to się spodziewajcie kampanii.
No i chyba na... No to kto ze mną dzisiaj był? Koszki. No i ja, czyli koksiarek 1, 2, 3. No to na razie.